Witam serdecznie, nagramy filmik, bo to już ostatnie podrygi ganiania. Już niedługo, jak będę przychodził, będzie ciemno. Jeden śmieć usiadł tam na stodołę. Ciemny. Tak to wygląda. Jak zwykle słabo. Chlepaki. Jest słońce, nawet jajka poniosły. Pięknie gwizdzę. Ej, sąsiad. Już myślałem, że cię nie ma. Zaspałeś? Och, jak klepią, słychać na pewno. Kupą panowie raźniej. O, jak samolot, jak pływają klepaki. On to wczoraj wróciłem z 5 albo 6 par jaja. Dzisiaj już patrzyłem, są następne. Zaczyna się Bangladesz. Pływaki spadają. No ale trochę przydziały, bo od ostatni raz goniłem w czwartek. Także w czwartek zgoniłem, później piątek, sobota. Albo w piątek, a później sobota, niedziela całe siedziały zamknięte, bo w pracy. Trochę wpadłem tylko rano, delikatny popasik. I to wszystko, także nie ma się co dziwić. Tutaj sąsiadów gołębie są
myślę, że z 10-15 razy dziennie gonione, no to inna w ogóle bajeczka. Wczoraj po południu naprawdę pięknie chodziły ich gołębie. Ładnie odchodziły duże stado. Także tak, jak chcę popatrzeć, jak chodzą po ziemi, patrzę na swoje. Jak chcę zobaczyć, jak pięknie gołębie chodzą, patrzę na sąsiadów. Myślę, że tu w okolicy to w ogóle nikt nie ma startu o jakość chodzenia. Jak coś jest dobre, trzeba chwalić. Nie ma, że przeciwnika, nie przeciwnika. Jest dobre i koniec. Pięknie się dobrodziło, to pięknie. Nie to malina, jak to się mówi. One bardziej leją niż siadają. Ale mówię, trzeba to pędzić towarzystwo, bo to już nie zmienią czas i pogonienie. I zostanie tylko popas. Bo takie ganianie tylko raz w sobotę to nie ma najmniejszego sensu. Przynajmniej mi się tak wydaje. Jak będą cały czas zamknięte, a w sobotę, w niedzielę zgonię i to też nie każdy, bo większość pracuje. Także dopóki czasu nie zmienią, to poruszamy trochę tym towarzystwem. No widzicie, jak leją? One nie siadają, one leją. Jeszcze dobrze, że część na tą budę co trzeba. Klepią. Rynce padają. Nie znam, trzeba iść jajka powyrzucać. Dla Belli odłożyć, niech sobie kąsnie coś dobrego towarzystwa. Postawimy na razie, może trzeba to podegnać. Bo tam sąsiada jest duża przewaga. Kawkę sobie wziąłem, to jeszcze wypiję. O, siatka zamknięta, także elegancko. Dzień jak co dzień. Otworzymy tą siatkę, bo to przecież będą się tak podrywały 100 razy.
Dobra, siadają, zobaczymy. Wydawało mi się, że jakiś ciemny usiadł, ale jakiś zginął mi z oczu. Nie wiem, czy one się podrywały, on sobie poleciał, bo był z taką małą niebieską kropką. Albo tak mi się wydaje. Jeszcze kupy są w górze, ale to już jest większość sąsiadów, chyba. Zobaczymy, czy się nie poderwą. Trochę musimy zacząć przyzwyczajać do siebie. Trochę za późno na przyzwyczajanie, ale... No nie ma, wszystko jest moje. Wygonimy trochę z budy, bo ich się już tutaj nawaliło za dużo. No dawać. Tu na jajka siedzą jeszcze. Więc opadają się, znalazły. Miejsce na... O, pięknie się gwizda, co? Tych patyczek lepiej. No i zobaczymy. No, siatka znowu zamknięta, także... Może byś lepiej siadały. Coś tam zawsze chodzi. Może nie usiądzie, ale niech chociaż sobie by usiadły. Tu jeszcze kupa. Tych chyba mi się sąsiada najsilniejszych gołębi. Pięknie siadają, naprawdę. Jak ktoś chce jakąś wiedzę posiąść, jak mają siadać, to zapraszam do mnie. Ja tu szkolenie przeprowadzę. Pięknie usiadły. I tu jeszcze będzie, tu jest kubka jeszcze pewnie moich. Wydawało mi się, że jeden jest, nawet byłem pewien, ale... Mówię, znaki trzeba porobić. O, widzicie, zrobiłem już tą budę. Obiłem ją ładnie. Tą stronę pomalowałem, bo musiałem ją malować, żeby... Musiałem zdjąć siatkę, pomalować, kątowniczki, bo zakładałem. Lubię taką robotę. Lubię coś w tym drzewie sobie tam dłubać. A tu taką szyjaczkę dostałem od sąsiada, tam gdzie mieszkam, taką z krótkim dziobem, jakby po czeplu i po czymś, ale taka no ładna szyjaczka. Powiem szczerze, ją chyba drugi raz była ze ścince czy trzeci. Jakoś tak sobie na razie. A te czarne chwaliłem, już nie ma żadnego. Typlerki żółtej też nie ma. No, a szyjaczka tutaj chodzi taka, ma czarną kropkę jeszcze, bo to nie dawałem znaków, żeby... Szkoda farby, jak to może zaraz być u sąsiada. Jeszcze nic nie sypaliśmy, zaraz posypiemy. Ktoś tam na ziemi sobie
dłubią pewnie zostało z wczoraj. Oczywiście wynik u mnie 0, a u sąsiada na pewno napiszę. Ja tam nie mam problemu, jak jest 40, to jest 40. U nas teraz też były niezłe wyniki, bo tam kolega swojemu sąsiadowi ze ścinki też wbił 26. Wcześniej inny sąsiad innemu sąsiadowi 42 chyba. Także nie tylko ja dostaję lanie, tylko po prostu oni filmików nie nagrywają. Tak bym to ujął. Po prostu niektórzy się nie chwalą, że dostają lanie. Czy chwalić się nie ma czym, ale też nie ma co tam płakać i rozdzierać szat. Przecież te budy na wiosnę będą znowu pełne. Aż będzie trzeszczało. Jeszcze żałobnik kosmaty koroniaty klepie. A dostałem też dwa żałobniki od Huberta. No ale też już ich nie ma. Chciał zobaczyć, jak sobie dają radę, ale sobie... No tutaj nie ma gołębi, żeby dawały radę. Tu trzeba... Z setki zostaje 20. Także, że tutaj chodzi 240, to policzy sobie, ile musiałem przynieść. No i przyniosę jeszcze. Tu nie ma problemów ani bólów. Buli chyba się mówi. Jeszcze chwila i spaduwa do domu. Bo tylko z pracy, zanim jeszcze coś zrobić w domu, to od razu biegiem, bo to zaraz no już jest godzina 16:52. To ile zostało? 20 minut, pół godziny i jest po wszystkim. Także tyle z marudzenia. Jeszcze trochę poganiamy, myślę, że jeszcze z sąsiadem sobie zrobimy. Należy w jakim tempie. Ale czy 10-15 może tych ścinek. Zanim całkowicie zamknę te gołębie. No to jest słabe, że u nas ten czas jest taki ograniczony. Trochę się przed nimi trzeba było trochę popilnować, ale już nie ma czasu na pilnowanie. Posprzątam, znaki zrobię, bo człowiek stary, ślepy. Nie, zresztą... Z tymi znakami to muszą być, bo sobie żarty żartami, ale ja już teraz to jak widać, tam część ma już bardzo wytarte, także słabo to idzie. Myślę, że w przyszłym tygodniu będą robione znaki. Trochę czasu potrzeba, i... ale coraz mniej, także to nie jest, nie będzie trzeba robić znaków pół dnia, tylko wpadnie się godzina czasu, 230 coś było. Także będzie to ekspresowo. Człowieka kawki, trochę im posypiemy teraz drobnego, żeby towarzystwo miało. I na tyle. A tu jeszcze zobaczcie, jakie kupy chodzą. Tam może jeszcze jakiś pojedynek mój się trafi. Ale mają kondycję tego gołębie niesamowitą. Potrafią naprawdę z godzinę chodzić. One lepiej chodzą 10 raz tego dnia niż moje pierwsze. No ale już nie ma wyników po 20. Dół już jest rozłapany elegancko. No i jak z tego by złapali jeszcze ze 3 razy po 20, no to można by było zaczynać od zera. Ale nie ma problemu, naprawdę, już się zacznie. Na luty będą budy naładowane na 450. Także pozdrawiam serdecznie, później jakiś wynik się wstawi. Z mojej strony, tak jak powiedziałem, 0. A u sąsiada zobaczymy. Ale na pewno jest, bo były dwa razy zamykane siata i pewnie będzie jeszcze raz zamykana, nawet jeśli nie usiądą,
nie ma obcego, to i tak będzie zamykana tak kontrolnie, żeby przejrzeć. Nie wiem, jeszcze jedno wam powiem i kończę, że zauważyłem, że jak jest kratka otwarta u gołębi, że mogą sobie wchodzić do budy, czują się bezpiecznie, to mogę wchodzić na drabinę, oglądać gołębie, coś tam się delikatnie podniesie, ale naprawdę nie ma tragedii. O, tu jest taka koczka właśnie ta z czarnym znaczkiem, takim kółeczkiem. To ona już jest u mnie ze trzy ścinki, bo ja już nie liczę na dni, tylko na ścinki. Tu jeszcze jakiś się podniósł, czy nie usiadł tam, z tamtymi co się dało, ale to jest ich gołąb. Budapesztański. Tak, ich tam na ziemi jest nauczone. Jest za mało miejsca na budzie, to nauczone siadać na ziemię. No i dobra, pozdrawiam serdecznie. Na razie, trzymajcie się, cześć.